Dzień dobry, słodziaki, tutaj Olka i moi drodzy, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Revenge of the Colon. Mamy środę, ukryty ładunek, co mi się niesamowicie nie podoba, biorąc pod uwagę, że ostatnio, przez bardzo przypadek, jestem rybakiem od prawie 17 lat. Ostatnio, moi drodzy, chyba zabiłam człowieka, ale nie, nic nie ma. Codziennie wychodzę na morze i wracam z tym, co daje mi natura. Ekologia. Wszystko, co jem, pochodzi z morza. To zimne, samotne i często niebezpieczne życie, które wymaga dużo siły. Ostatnio czuję, że moja siła jest powoli wyciągana. Męczę się, zanim wyłowię pierwszy połów. Ciągle jestem głodny, nawet po jedzeniu obfitego posiłku. A co najbardziej mnie przeraża, tracę dużo wagi. Bestii matasiemca, ja nie mogę po prostu. Zawsze byłem otyły. Ale w ciągu kilku miesięcy moja waga spadła o ponad 1/3. Boję się, że zniknę bez śladu. Powiedziałeś, że wszystko, co jesz, pochodzi z morza. Bestii, albo on wpierdzielił po prostu jakiegoś krakena, albo jakiegoś tasiemca, okej? Okay? Tak. Czy jesz ryby prosto z morza, bez gotowania? Tak. Honey... są tak świeże, że nie trzeba ich gotować. Honey! W mięsie ryb i innych organizmach morskich żyje wiele gatunków pasożytów. Oh, let's go! Czyli mamy ten odcinek po prostu, gdzie wszyscy pożygamy. Istnieje możliwość, że spożyłeś niektóre z tych pasożytów i są one przyczyną twoich problemów. Ale przez wiele lat jadłem w ten sposób i nigdy nie miałem problemów. Jak zwykle, nie rób czegoś, ale moment, przecież ja robiłem to przez tyle lat i jakoś nie było problemu, także o co chodzi? Osoby z pasożytami nie zawsze wykazują objawy, dopóki pasożyty nie osiągną dużej liczby lub wielkości. Mogą potrzebować trochę czasu, aby wyrosnąć i się rozmnażać. Wydaje mi się, że możesz mieć rację. Czasami odczuwam dziwne uczucia w brzuchu. Czuję, że coś się ściska i porusza. Porusza? Tak, uczucie w brzuchu przypomina mi to, co widzę codziennie. Sreweury poruszające się, honey. O, jestem pewien, że to zupełnie inaczej. Ale jest tylko jeden sposób, aby się przekonać. Usiądź wygodnie i zaczniemy. Nie mogę się doczekać, moi drodzy, naprawdę. No i proszę bardzo, jesteśmy! Dzień dobry! A gdzie są te wszystkie robaczki? Pasożyty, moi drodzy, jak jeszcze tutaj nie zwróciliście jedzenia, to proszę, nie róbcie tego. Wydaje mi się, że już wszyscy wiemy, aby tej serii raczej nie oglądać przy posiłku. Także to jest ta kwestia... De facto, co to jest? Ja będę teraz uważać, czym ty jesteś? Ty jesteś jakimś kamieniem? Bestii po prostu żre kamienie, ja nie wierzę. Cóż to jest? Wygląda... Okej. Czyli, moi drodzy, my już wiemy. My już wiemy po prostu, że tutaj będzie słabo. Dzisiaj, tak powiem, na zasadzie. Moi drodzy, no to co, wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce, tak? Ale no, dajcie spokój, jakby bez przesady. Powiem wam tak, w momencie, kiedy zaczęłam mieć chorobę autoimmunologiczną, dzięki której tak naprawdę zaczęły mi wypadać włosy i było takie podejrzenie, że ja już, wiecie, będę łysa forever, nie? I pitbull vibe, i tak to się skończy, że po prostu wszystkie jakby włosy nie dość, że mi wpadną, to jeszcze mieszki włosowe po prostu się same zjedzą i nie będą mogły, nie będzie mogło tam nic wyrosnąć. Chyba wiemy, czy po prostu ta choroba została pokonana, czy nie. Zobaczcie na moje piękne włosy teraz. No ale kwestia była taka, że na szczęście ogólnie choroba się teraz można powiedzieć, że ją pokonałam. Jednakże, łaziłam po wielu lekarzach, moi drodzy, no i po prostu się zastanawiamy, czemu ma tę chorobę autoimmunologiczną. Dla osób, które nie wiedzą, kiedyś nagrałam nawet filmik o tym, ale choroba autoimmunologiczna to jest taka, gdzie organizm sam, można powiedzieć... wyczuwa, oznacza siebie jako przeciwnik, czyli na przykład mamy tutaj w naszym ciele układ autoimmunologiczny i on, moi drodzy, proszę bardzo, jest po to, aby zwalczać różne bakterie, wirusy, drobnoustroje, czyli na przykład kiedy się pochorujecie, prawda? No to mamy gorączkę. A dlaczego mamy gorączkę? Dlaczego to nie schodzi, bestii? A dlatego mamy gorączkę, że po prostu właśnie nasz układ autoimmunologiczny postanawia, wiecie, walczyć z tym wirusem, a jako, że tego typu rzeczy nie lubią ciepłej temperatury,
No to, moi drodzy, co się dzieje? Po prostu mamy gorączkę i jest super. Jednakże czasami różne czynniki mogą się wydarzyć, przez to nasz układ autoimmunologiczny niezbyt dobrze ogarnia, co jest jego wrogiem, a co przyjacielem. No i na przykład u mnie uznał, że ten wirus, ten potężny wirus, który teraz mnie zabija, to są moje mieszki włosowe. No zdarza się, każdemu można po prostu, każdy może się pomylić. O, muszę przejść tędy. No i kwestia jest taka, moi drodzy, że wracając do kwestii pasożytów, o co chodzi? No ja miałam biopsję, wycinali mi taki malusieńki kawałek włosów tutaj, znaczy nie włosów, skóry, żeby tam ogarnąć, co się dzieje. I kwestia była taka, moi drodzy, że no każdy się zastanawiał, Jezus Maria, skąd ta choroba, tak? I byłam u naprawdę mnóstwa lekarzy. Jedni mówili, że wiecie, stres, drudzy mówili, że trauma i prawdopodobnie to była trauma, więc tak naprawdę stres. No ale jednakże niektórzy mówili, bestii, ty masz pasożyty i ja takie... Przecież ja nie, jakby, ja nie jem jakichś podejrzanych rzeczy, sami dajcie mi spokój. I kwestia jest taka, kochani, że trafiłam na taką trochę, przepraszam bardzo, czy ja mogę tu wejść? Dziękuję serdecznie. Trafiłam na taką trochę dietetyczkę z piekła rodem, która prawie mnie tam wrzuciła w zaburzenia odżywiania, ale przemilczmy to, to jest całkowicie inna kwestia. Jednakże ona była takie, wiecie, pro natura, medycyna to tak... Różnie, nie? No ale wtedy, wiadomo, tonący brzytwy się chwyta. I ona w ogóle, słuchajcie, kazała mi... The f*** is that? Moi drodzy, co to jest? Czy to jest... Wygląda jak kleszcz, okej? Okay, to wygląda jak kleszcz, ale kleszcz w układzie pokarmowym? Bestii! Ja nie jestem pewna! Wygląda na jakiś niezidentyfikowany wodny kleszcz, ssący krew. Zabij go i wypłucz. Not like this, kochani. No fajnie, fajnie. No wiadomo. Disgusting! Bestii, jak ty się nie wykręcisz, to ja normalnie nie wiem, co ja ci zrobię. Dlaczego to nie da się po prostu chwytakami? No, zawsze mnie uczono... Zawsze mnie uczono, że kleszcze po prostu trzeba... Nawet nie można ich przecinać nic, tylko trzeba je wykręcić. No ale słuchajcie, no jak nic, to po prostu chyba nie działa. Dobra. Próbujemy innymi narzędziami. Co będzie działo, to się będzie działo. Może to? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O! Najwyraźniej się udało, ale nie wiem, czy to, moi drodzy, jest tak w prawdziwym życiu. Naprawdę. Mnie uczono, że kleszcze właśnie trzeba bardzo z nimi delikatnie i tak dalej. Co więcej, no jak się ma jakiegoś zwierzaka, to tym bardziej trzeba się tego nauczyć, że nigdy kleszczy, moi drodzy, nie przecinamy, tylko trzeba je po prostu takimi chwytakami trochę wykręcić. Nie wiem, nigdy nie miałam kleszcza. Dzięki bóstwom i mam nadzieję, że tak to się, tak życie moje zakończy bez żadnego tutaj kleszcza. Jednakże, kochani, o czym ja tok? No właśnie, o tych pasożytach. I kwestia była taka, moi drodzy, że ona mnie tak przestraszyła. No to ja, no to elo, no to ja po prostu, może tak być, te pasożyty. I kazała mi, moi drodzy, zrobić badania. Te badania, słuchajcie, nawet nie wszystkie, kosztowały mnie tyle, to 1000 zł jak nic, 1500. Nic nie wyszło, tak? I ja mówię, nie no, jak nic nie wyszło, no to elo, no w takim razie, no spoko wszystko jest, prawda? I ona... Wiesz co, w sumie pasożyty w krwi, to tak 10% jest szansa, że one wyjdą. I ja takie, no to co ja mam, proszę bardzo, te badania krwi, mam te 1500 zł wydawać co 2 tygodnie? Jakby, ja nie jestem, daj spokój. Ja wiem, że niektórzy sobie po prostu kupują bluzy za tyle pieniędzy, ale dla mnie to jest dużo pieniędzy, bestii, proszę bardzo, tak? No i moi drodzy, skończyło się na tym, że... W momencie, kiedy zaczęłam pracować nad tą autoimmunologią, po prostu tak wewnętrznie, żeby ten stres ogarnąć, żeby te traumy ogarnąć, to wszystko wróciło do normy jeszcze nawet, oczywiście miałam tam jakieś wcierki i tak dalej, Jezus Maria, dobra, już, psik, miałam tam wcierki i tak dalej, ale... To nie było tak poważne, jak mogło być, bo na przykład w tych przypadkach można, proszę bardzo, czemu tego jest tyle? Jezu, dobra, moi drodzy, w takich przypadkach, co chciałam powiedzieć, że normalnie można przyjmować na przykład takie lekarstwo na malarię. A dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy jest lekarstwo na malarię, to układ autoimmunologiczny jakby skupia się na tym
i zapomina, że powinien ogólnie zabijać swoje własne komórki. A to taka ciekawostka, już kończąc ten wątek, że na przykład niektóre części w naszym ciele mają taki przywilej autoimmunologiczny, że nasz układ ich nie widzi, na przykład oczy, że nasz układ autoimmunologiczny nie widzi oczu, ponieważ w momencie, kiedy by je zauważył, oho, tam jeszcze jest jakaś menda przybrzydła, no to by, moi drodzy, zaczął po prostu zabijać nasze własne oczy, tak? I również z tego, co myślę, to mieszki włosowe również mają po prostu taki przywilej, że dopóki nasz układ autoimmunologiczny ich nie widzi, nie przyuważa, no to po prostu na tyle jesteśmy bezpieczni. Także nie życzę wam absolutnie czegoś takiego, co ja przeżyłam, bo ja się już poryczałam wielokrotnie. Pieniędzy tyle wydałam, dajcie spokój. No ale proszę bardzo, mam piękne włosy, wszystko jest w porządku, wszystko wróciło do normy, także na spokojnie. A my tutaj, moi drodzy, cały czas się zajmujemy tymi rzeczami. I powiem wam szczerze, ja nie do końca... Czemu tego jest tak dużo? To jest obrzydliwe, to jest paskudne. Ja nawet jestem po śniadaniu, nie no, już z parę godzin, bardziej mi do obiadu. I ja po prostu, niedobrze mi, kochani, nie będę żygał, ale jest nieprzyjemnie. Może po prostu to jest ta gra horror, prawda? Bardziej powinno mnie przestraszyć, że jakaś osoba może tam zjadać sobie śruby, ale... No Jezus Maria, zdarza się, tak? Niektóre zaburzenia psychiczne nie są dla mnie w żaden sposób przerażające. To nie jest okropne. Bardziej o to po prostu, co się dzieje, to jest obrzydliwe. Może w takim razie jacyś studenci medycyny uznawaliby to za mniej straszne, niż ja uznawałam chorobę pika. Proszę bardzo, sio. A jeszcze, no wiadomo, kochani, jak jemy po prostu rybę, no to dobrze, żeby ona była ładnie przyrządzona, albo żeby ona była dobrze przechowywana, tak jak w sushi, prawda? One chyba muszą być od razu zamrożone po wyłowieniu, coś takiego, żeby zamrozić jakieś tego typu śmieci, tak? Więc sushi, jeżeli jest w dobrym miejscu i nie ma jakichś podejrzanych rzeczy, to jest dla nas bezpieczne. No ale jeżeli by coś się tam wydarzyło, no to lepiej uważać. Na przykład kobiety w ciąży nie mogą, moi drodzy, jeść sushi, ponieważ no one, jak my dostalibyśmy, nie wiem, biegunki, no to tutaj one jeszcze muszą się martwić o płód, tak? Więc proszę bardzo, the more you know, ciekawostki z Olgą zawsze miło na tej serii. No po co ja mam tutaj więcej, moi drodzy, robić? No chodzę, ratuję tego po prostu pacjenta, no dramat totalny, ale proszę bardzo, wyczyszczamy to. O, i jeszcze co jest ważne, kochani, dbamy o rzeczy, żeby tutaj nie żadne bakterie nam zjadły mięso, czyli na przykład, kiedy mamy, moi drodzy, kurczaka, to wkładamy go do lodówki, tak? Nie zostawiamy go w kuchni, ponieważ co się może dziać? Może się, moi drodzy, dziać takie coś, że się będą tam jakieś bakterie zakolegować, się będą chciały z mięsem i na przykład możemy dostać salmonelli, tak? Albo, o proszę bardzo, wyczyszczamy to. Sio! Hapsik, idziesz, wylatujesz, morto. Do widzenia. Można, moi drodzy, właśnie dostać salmonelli, tak samo jak oczyszczamy kurczaka, prawda, który jest nieugotowany na desce, to potem myjemy tę deskę, tak? I uważamy, a nie, proszę bardzo, tutaj sobie kroimy sobie kurczaka i potem sobie walniemy na to warzywa. To tak nie może być, absolutnie, że tak. Tak samo kurczak musi być przygotowany, że absolutnie nie jemy kurczaka, kochani, surowego. Kurczak al dente nie istnieje, nie dajcie się tutaj zwabić. Tak samo, o proszę bardzo, na przykład jak się je tatar, to jest również surowe mięso, to też trzeba je dobrze przechowywać, aby to było bezpieczne. Tak samo ostatnio słyszałam, że w przypadku czegoś takiego jak ryż, to również trzeba to włożyć szybciutko do lodówki. Znaczy, w ogóle powinno się zrobić tak, że robimy posiłek, tak, zjemy tyle, ile możemy, odczekujemy w momencie, żeby to jedzenie już było w takiej temperaturze pokojowej, żeby po prostu nie było gorące i w momencie, kiedy jest takie, no myślę powiedzieć zimne, może nawet nie temperatura pokojowa, no to wtedy dopiero wrzucamy je do lodówki. Tak, również. Proszę sobie zrobić swój własny research, bo nawet jeżeli Gaenali coś ogarnia, kochani, to Gaenali nie jest absolutnie wszechmocna i wszechwiedząca, daleko mi od tego, bardziej w stronę smutku i ignorancji jestem.
co się staram, to się staram, ale wiadomo, że nie można wszystkiego. Jednakże, no wiadomo, kochani, dbajmy o swoje jedzenie, dbajmy, żeby nie jeść po prostu ziemi, piasku. Jak wracamy do domku, to co? Oczywiście myjemy sobie rączki, hop-siup. Jak bierzemy jakieś jedzonko, to oczywiście myjemy. A dlaczego? No dlatego właśnie, kochani. W żaden sposób, żadnych, proszę bardzo, tutaj rybek, jakichś podejrzanych, po prostu, jak wiadomo, że jest woda zdatna do picia, to sobie pijemy tę wodę. A jak na przykład jesteśmy za granicą i jest, że nawet wygotowana woda nie jest zdatna do picia, to pamiętamy o tym, tak? Bo wszyscy sobie będziemy przypominać tę grę i jakieś takie różne robaczki, które sobie chillują w naszym układzie pokarmowym, absolutnie się będziemy, moi drodzy, ich wszystkich bać. Sio, 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 sio. I to jeszcze mi się przypomina. Nie, wiecie co, to może mi się już nic nie przypomina, bo mi się przypomniało coś obrzydliwego dotyczącego właśnie robaczków i warto wiedzieć, kiedy zamilknąć i w takim razie, moi drodzy, ja sobie tutaj oczyszczę. Jak będzie coś dalej obrzydliwego, to dam wam znać, nie martwcie się. Dlaczego? 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 Boże drogi, dlaczego? Jezus Maria, co to ma być? To jest obrzydliwe. Co to ma być? Pasożytniczy sącyk refropak, najlepiej kusnąć, zanim zdąży się rozmnożyć. Dzięki, stary, za tę, proszę bardzo. Radę na spokojnie, czy ja mam to zrobić chwytakiem? Jezu, jak ja się cieszę, że to jest takiej niskiej jakości. Bo to tak nie jest, wiecie, takie jeszcze przerażające. Znaczy, no jest no, obrzydziuchem, tak? Ale, no, Jezus Maria. Dobrze, że to jest takie, wiecie, no, że to nie jest właśnie takiej wysokiej jakości, bo jak ja bym zobaczyła robaka, to ja bym zakończyła ten odcinek i sobie poszła. Na zasadzie jakieś takie low-fi glizdy, to już przeżyję. Ale inne kwestie, moi drodzy, zresztą, jak jest tutaj osoba, która chce się zajmować medycyną? Bestii, lepiej tutaj, proszę bardzo, nie zabieraj wzroku, bo przypuszczam, że co tam będziesz w ciele ludzkim robić, to czasami się zdarza, tak? Są jakieś, wiecie, stopy cukrzycowe, jako sama cukrzycę jej nie leczy. Nie wiem, czy... Nie googlujcie tego, ale dla przyszłych medyków jest to kwestia istotna. Przypuszczam, nie wiem, ja, moi drodzy, poszłam na biolochem, żeby pójść na medycynę, bo ja byłam jak... te rzeczy, to one wcale mnie nie obrzydzają, jakoś sobie poradzę, easy, nie? No a po prostu na biochemię baba od biologii mnie nienawidziła. Naprawdę tragiczne wspomnienia, nie wolę ich sobie nie przypominać. Więc tak się skończyło, iż nie zdawałam ani biologii, ani chemii na maturze. Za to rozszerzone po prostu języki polski i angielski. No i po prostu Olga się potoczyła, kochani, na co? Na, proszę bardzo, psychologię, bo tam nie trzeba było żadnych z tych rzeczy. I w momencie, kiedy zaczęłam być coraz głębiej w psychologii, to gdzieś po prostu sobie ogarnęłam, że wiecie co? Może po prostu warto znać swoje ograniczenia i to dobrze, że jednak nie poszłam na medycynę, bo na pierwszym roku idzie się na tą, idzie się na do prosektorium i kochani, ja nie wiem, powiem wam szczerze, nie czułabym się zbyt tutaj w porządku z tym, no bo wiadomo, teoretycznie narządy jeszcze jakoś nie, ale jak jakaś by była rana, to no ja, no nie. No nie, powiem wam szczerze, no przypuszczam, że raczej nie byłabym z tego powodu zadowolona. Co więcej, na przykład teraz skończyłam czytać książkę Co mówią zwłoki. Plus minus polecam, wydaje mi się, że tam druga książka tej samej autorki była lepsza. No jak ona, wiecie, opowiada, że to różnie bywa, że to, wiecie, może być tak naprawdę dorosłe dziecko i tak dalej, to ja chyba wolę rozmawiać z żywymi ludźmi, a nie się zajmować żywymi ciałami. Jeszcze, wiecie, wiadomo po prostu jaka specjalizacja, ale przypuszczam, że w każdej specjalizacji jest jakiś tutaj hardcore. Ja tam widzę różne rzeczy. Zaraz się do nich zbliżymy. O, proszę bardzo. Okej. Tutaj zamykamy. Pamiętajcie, skarby, że jak właśnie myślicie na temat swojej kariery, jako gdzie dalej, to zawsze to się wszystko może zmienić. Pamiętam ostatnio na live, czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Jakąś lamblią. Czy to jest pasożyt? Na zasadzie to wygląda troszeczkę inaczej niż pasożyt, jakby jakaś taka, nie wiem,
Zdrowy fragment okrężnicy nie wymaga leczenia. Dobra, a ty jesteś? Czym ty jesteś? Aha, ty jesteś takim po prostu innym robakiem. No dobra, no to wyciągamy. Ostatnio na live'ie na przykład były osoby, które mówiły, że chcą być weterynarzami i tak dalej, ratownikami medycznymi, moi drodzy, ja za was absolutnie trzymam kciuki, jednakże to są wszystko bardzo stresujące zawody, więc dawajcie sobie czas, jeżeli to jest wasze marzenie, to idźcie ku temu, ale jak coś się wam zmieni, to nie trzeba się tym przejmować, tylko cały czas mieć otwartą drogę na inne różne wyjścia. Dobra, ja przemilczę dalszą kwestię, ponieważ mam, kochani, tutaj do zrobienia rzeczy, które nie do końca jestem przekonana, że musicie je widzieć! Już chciałam się was po prostu pozbyć, żebyście nie musieli tego oglądać i co? Ja cię kręcę, panie! To dlatego to jest gra horror, tak? Bo ja zapomniałam, że gry horror to są też gry gore, tak? I takie różne obrzydziuchy. No to kanali, super, gratulacje bestii, no let's go. Ten to w ogóle jest bebol, prawdopodobnie mega tutaj napchany od krwi. Ja cię kręcę, tak mi się trochę, słuchajcie, odbiło teraz. Nie, nie, nie. Dajemy radę, absolutnie, że tak, wyłazimy. Jezus Maria, czym ty jesteś? Czym ty jesteś, bestii? No... Ja nie wiem, czy ja chcę wiedzieć. Torba jajowa, wyglądająca na pełną larw, usunęła, aby zapobiegać naszym zakażeniom. Jas. Nie, ja się chcę tego pozbyć. Eluwina. Boże, kochany, nie mówcie, że ja będę musiała to jakoś przycinać. Oh. No dobra, zaraz będziemy patrzeć. Jezu, myślałam, że to mogę chwytakiem... A! Myślałam, że to mogę chwytakiem po prostu walnąć i tyle. Ale co, ja mam to przeciąć? No chwytak nie jedzie. To też nie jedzie? No nie, dobra, nie jest aż tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Dajemy radę, moi drodzy. Ej, słuchajcie, a co jeżeli na końcu będzie czekał na mnie jakiś boss i wielki robak? O to mnie bardzo rozśmieszyło. Co więcej, irytuje mnie, że za każdym razem, kiedy, moi drodzy, rozprawiam się z tymi obrzydziuchami, z szkodnikami, to one wydają taki po prostu malutki dźwięk. Bestii! Nie próbuj mnie, proszę bardzo, tutaj oszukać. Ty myślisz, że ja ten, że robaki mają w ogóle jakieś struny głosowe czy coś? Na, bestii! W zasadzie nie wydaje mi się nawet, że one jakiekolwiek, proszę bardzo, wydałyby dźwięk. Jak glizdę mam, to też ona nie wydaje dźwięku, więc co ty próbujesz tutaj ten nie przekonać, czy co? Że niby, proszę bardzo, się powinnam bać? Nie! Teraz to w ogóle się przyzwyczaiłam do tego, że latają tutaj takie, słuchajcie, kluski, makarody, obrzydziuchy. Proszę bardzo, idziemy dalej. O, o, sio, 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 sio. I przepraszam bardzo, co będzie na końcu? Czy na końcu będzie jakiś wielki robakoboss? To by było niesamowicie śmieszne, ale no idziemy, idziemy. Dobra, to nie, Boże, traki! Przepraszam, przepraszam za te wszystkie słowa, które powiedziałam przed chwilą. Odwołuję, odwołuję. Co to jest? Poza zasięgiem bestii! Wodny, ssący kleszcz nie może pozostać w okrężnicy. Bestii, ja go wyciągnę. Kwestia jest taka... Def. Boże, no sio, no idź, o, o. Słuchaj, jak ja cię zaraz ciapnę, to ty... No. Won! Paszą won! Idziemy, 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 hops. Proszę bardzo, no. Jezus Maria, one tak śmiesznie trochę wystrzeliwują normalnie. Kochani, ja już miałam taki pozytywny vibe, sobie już wiecie nawet co jest żart. Myślę, że no w sumie jakby bestii ma dużo tutaj koleżanek, tak? I kolegów, no. Nie jest samotny nigdy i wtedy po prostu ja się zbliżam dalej i ja widzę to. What is this? What is this? Boże, to kochane, dobra. To jest co, są jakieś macki tego krakena? Hak metalowego wędkarskiego? Przerażający i niebezpieczny przedmiot? Usuń go i zatrzymaj krwawienie. Okej? Okay? To jest podejrzane. Jakby... Co? Jak on ten hak... ten... jadł? A to by to co? Słuchajcie, czy to jest jego własny tutaj ten... jego własny płód? Zdarza się. Ryba.
Wygląda to, że w ogóle nie została strawiona. Wydaje mi się, że, moi drodzy, wchodzimy już tutaj w takie bardziej groteskowe, horrorowate sprawy. Nie wiem, czy w tamtym może... Weź, stul się. Von. Eluwina. Proszę bardzo, już. Jezus Maria, będzie mi tutaj ryczeć. Daj spokój, Von! No co? Słuchaj. Ja cię bardzo proszę. Co, mam cię tak zrobić? Mam cię rozczapać na kawałki? Z tego, co kojarzę, również mamy te haki, tak? I tutaj już przypuszczam, nie wiem, czy nasz po prostu doktor, nasz kolonoskop, nasz gastro... gastroskop? Nie, to chyba inaczej. Gastrolog po prostu zaczyna mieć jakieś zwidy, kochani. Jezus Maria, więcej poczących dzieci? Co ja sobie... Czy ja sobie na to zasłużyłam? Jezus! Dobra. Na razie te nie ryczą. Ale sobie chillują. Kojarzył mi się z tą grą, jak graliśmy... Boże, one będą ryczeć. Ja cię kręcę. Słuchajcie, jak będziecie takie irytujące, to ja was zaraz wyciszę i tak to się skończy. Co więcej, kojarzy mi się to z grą, z tymi... Jak pamiętacie, był ten kult rybi głów, nie? Schodzimy dalej. Mam nadzieję, że nie będzie... Co to, jakaś muszla? Nie, to tak, to wygląda, moi drodzy, jak ta. Jak... No właśnie ta muszla, excuse me? To już chyba, moi drodzy, tutaj w jakąś schizofrenię wchodzimy. Doskonały biały. Dzięki. Dzięki, że jesteś doskonały biały. Super sprawa. Skrzynka przegródka. Aha. Świetnie, genialnie. Czy ja mogę cię jakoś ruszyć, jakby, sorry? Czy ja mam cię rozwalić? Wodą? Mam cię potraktować? O! Coś się dzieje, coś chyba się dzieje, tak? No, przypuszczam, nie wiem, jeżeli on by zjadł całą, to się chyba małża nazywa, który i ta małża miałaby, moi drodzy, w sobie perły, to może to by po prostu było w jakiś sposób możliwe. Nigdy nie widziałeś tak złego przyrostu pasożytów. Biologiczny worek na odpady, który zawiera wydobyte pasożyty, faluje, gdy stoi na twoim biurku. Rybacz był zszokowany tym, co z niego wyszło. Być może teraz będzie gotować jedzenie. No chyba, że nie, moi drodzy, i po prostu będzie chciał sobie dalej mieć swój własny zespół, czy liderek wewnątrz, tak? Odszedł z twojego biura, wyglądając trochę zszokowany i osłabiony, ale wiedziałeś, że za kilka godzin powinien czuć się znacznie lepiej. Wysyłasz liczne specimeny, czyli różne gatunki, do laboratorium celem analizy. Być może odkryłeś nowy gatunek. Tego wieczoru w domu siedzisz z łacińskim słownikiem i szukasz interesujących słów do użycia jako nowe nazwy pasożytów. Twoja żona gotuje ci spaghetti, ale nie możesz tego zjeść bez odruchu wymiotnego. Zamiast tego siedzisz na kanapie i jesz lody prosto z pudełka. Mam nadzieję, że jutro będzie nudnym dniem. Ale nie będzie. Owszem, jest czwartek i mięso, jednakże, kochani, wydaje mi się, że i wy, i ja, i ty, droga osobo, która to oglądasz, mamy już troszeczkę dosyć tej gry, więc na kolejny odcinek ponownie będziemy sobie musieli poczekać. Już nie mogę się doczekać, po prostu, co w nim znajdziemy.